Pasterskie słowo. Liturgia 27 niedzieli zwykłej przypomina nam orędzie biblijne o winnicy Pana, którą jest dom Izraela. Psalmista zwięźle, ale bardzo plastycznie ukazuje nam początki owej winnicy. Mówi o przeniesieniu winorośli z Egiptu i zasadzeniu jej w ziemi obiecanej patriarchom po wygnaniu pogan. I opisuje jej rozwój. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swe latorośle. Przyszedł jednak czas zniszczenia. Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Patrząc na to, co się stało z winnicą, psalmista zwraca się do Boga z zapytaniem: dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzień zrywa jej grona? Odpowiedź Boga przekazuje prorok Izajasz w odczytywanym dziś fragmencie jego księgi. Uświadamia nam najpierw, jak wiele Bóg uczynił dla swej winnicy. Wybrał nań żyzny pagórek, okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. W pośrodku niej zbudował wieżę, także i kać w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Ostatecznie stwierdza Bóg za pośrednictwem Izajasza: co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? W ten sposób dzisiejsza liturgia daje nam do zrozumienia, jak bardzo dom Izraela zmarnował Bożą łaskawość, jak zlekceważył wkład Boga w jego dni pomyślne i jak to wszystko gorzko zaowocowało w dziejach narodu wybranego. Oczekiwał Pan sprawiedliwości, a oto rozlew krwi. Oczekiwał prawowierności, a oto krzyk grozy. Cóż się stało później, wyjaśnia nam Pan Jezus swej przypowieści o przewrotnych rolnikach. Najpierw sługi pańskie znieważyli. Jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Nie trudno się domyślić, że chodzi o proroków. Tak samo postąpili, gdy gospodarz posłał inne sługi. Wówczas gospodarz posłał swego syna. W ten sposób Jezus pokazuje nam, jak wiele dobroci Bóg okazał narodowi. W końcu posłał swojego syna. Tak odpowiedział na wołanie psalmisty: powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Nie zlekceważył Bóg obietnicy narodu, już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. I prośby Jego: daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie, Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze. Zdecydował się Bóg na desperacki wręcz krok i posłał swego umiłowanego syna, tak sobie myśląc, że uszanują jego syna. Niestety tak się nie stało. Zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Żądza posiadania, zagarnięcia dziedzictwa, tak jakby Bóg im go nie dał albo chciał odebrać, pchnęła ich do straszliwego aktu. Chwyciwszy syna, wyrzucili z winnicy i zabili. My bez cienia wątpliwości domyślamy się, że chodzi o akt ukrzyżowania wcielonego Syna Bożego na Golgocie, o uśmiercenie Jezusa na Kalwarii. A Bóg wskrzesił Go z martwych i stało się tak, jak Jezus zapowiedział. Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Na nim, zapowiedzianym przez proroków w Chrystusie, Bóg założył nową winnicę. To jest Kościół. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. My do tej winnicy Kościoła należymy. Jesteśmy winnymi latoroślami wszczepionymi w winny krzew.
Istnieje jednak i w naszym życiu niebezpieczeństwo powtórzenia tego, co się stało w domu Izraela. Jest i w chrześcijaństwie wiele lekceważenia Bożej łaskawości, wiele gorzkich, cierpkich owoców, a nawet zabijania otrzymanego na chrzcie Bożego życia. Jeśli tak, to wielką przestrogą musi nam być ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, Jezusowa zapowiedź. Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Od dnia chrztu mamy udział w Królestwie Bożym, ale nie jako w zalążku. Jeśli pragniemy pełnego w nim udziału, nie możemy lekceważyć tego, czego Bóg od nas oczekuje: uszanowania Jezusa i dobrych owoców naszego ziemskiego życia. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czai tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45. Powtórka w niedzielę o 9:45.